Cześć, witam wszystkich z bloga tomaszdojan.pl. Jest nas mało jeszcze, ale chciałbym wam powiedzieć, że są wszystkie osoby, które przyjechały spoza Poznania. Jesteśmy w Poznaniu. To jest fenomen, że zawsze są osoby pierwsze, które są spoza miejscowości. Co Piotrek o tym sądzisz? Ile przyjechaliście kilometrów? No my dzisiaj zrobiliśmy 170 kilometrów, to mam nadzieję, że będzie warto. 170? Aha, no to tak jak my w sumie. Powiem wam, my też przyjechaliśmy właśnie 170 km, no będzie tutaj cała sala ludzi, dzisiaj później pokażemy, ale po prostu jak zwykle jest tak, że osoby z miejscowości są na samym końcu. Kamila o mnie siedzi, słuchajcie, teraz słowo do Kamili, ponieważ w zasadzie pierwszy raz się zobaczyliśmy, tak? No dokładnie, pierwsze nasze spotkanie. Pierwsze nasze spotkanie, tak. Słuchajcie, ludzie mówią, że właśnie przez internet nie da się relacji tworzyć i po prostu nie da się biznesu budować. My myślimy inaczej. Tutaj chyba cała ekipa jest przez internet poznana. Jak to się stało, że dołączyłaś do naszego zespołu, powiedz? No jak to się stało, no jakiś tydzień temu zagadałeś do mnie na Facebooku właśnie. No ja też jestem zdania, że na Facebooku i przez internet jak najbardziej relacje idzie tworzyć, więc... Dokładnie, słuchajcie, no jest taka sprawa, że w zasadzie wszyscy, jak widzicie nas tu na kadrze, chyba wszyscy się poznaliśmy, znaczy prawie wszyscy przez internet. Jakieś powiązanie to ma ze sobą, natomiast chodzi o to, że często się źle interpretuje u nas w biznesie, że nasz biznes to tylko siedzenie przy komputerze i w domu, natomiast jak widzicie, my się lubimy spotykać z naszymi ludźmi, no i tak to jest. Bartek, ty też rekrutujesz przez internet, powiedz, jak to wygląda u ciebie. No ja tylko i wyłącznie rekrutuję przez internet, także no w ten sposób to jest najmocniejsze narzędzie, najmocniejsza kopalnia. Wielu ludzi w wielu MLM-ach się dziwi, w jaki sposób to możemy robić, że my... Bo w momencie do nich dociera, że można poznawać ludzi przez internet, ale nie dociera do nich to jeszcze, że można rekrutować przez internet. A tutaj właśnie to... To się dzieje, tutaj się spotykamy już ludzie, którzy już są zrekrutowani, także naprawdę internet to jest mega narzędzie i naprawdę można rekrutować przez internet. Dokładnie, słuchajcie, no przede wszystkim sytuacja jest taka, że Kamila, skąd jesteś, powiedz? Ogólnie skąd pochodzę? No, gdzie teraz mieszkasz? We Wrocławiu. We Wrocławiu, no właśnie, ja jestem z Kostrzyna nad Odrą, no i generalnie pewnie byśmy na ulicy się nie spotkali, taka jest prawda. No, raczej nie. Dokładnie. Słuchajcie, Kamila została zarekrutowana przez metodę facebookową, o której dzisiaj opowiemy na szkoleniu. Dlatego żałujcie, że was tu nie będzie na szkoleniu dzisiaj, ponieważ będziemy mówić o tym, jak właśnie rekrutować przez Facebooka między innymi. Rafał jest właśnie specem od tego. Może Rafał powiedz, jakie masz osoby w swojej strukturze i jakie są najciekawsze historie rekrutacji przez internet właśnie. I czy znasz te osoby teraz na żywo? Tak, znam wiele osób na żywo, a tak naprawdę Dawid, z którym współpracuję tak najbardziej ściśle, jeszcze go nie widziałem, a codziennie często rozmawiamy po godzinę czasu po prostu albo na telefonie, albo na Skype'ie, więc można to robić, jak najbardziej można to robić. Ja właśnie działam na Facebooku głównie, cały czas promuję tą metodę. No i można, jak najbardziej można. Jak widzicie tutaj, w ogóle na przykład Tomka poznałem przez internet też dokładnie. Większość osób, które tutaj są, mają, że tak powiem, powiązania internetowe, że tak to nie wiem, jak to zabrzmi, ale... ale można, no i pokazujemy, że to jest do zrobienia, także oddaję głos prowadzącemu. No słuchajcie, właśnie największy problem ludzi jest taki, takich typowych zatwardziałych MLM-owców. Nie chciałbym teraz nikogo po prostu obrazić, ale po prostu często słyszymy takie opinie, że przez internet się nie da MLM-u robić. Jak widzicie, Rafał, który jest obok mnie, opowie naszą historię, bo ja nie chcę tego mówić, bo Rafał ma lepszą perspektywę, ale opowie naszą historię. W sumie się teraz jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi w tej chwili, a poznaliśmy się, historię opowie Rafał, najlepiej to będzie. Historia jest bardzo ciekawa. Generalnie, że tak powiem, zacząłem swoją drogę w MLM-ie od tego, że zacząłem czytać książki biznesowe, zainteresowałem się biznesem. No i w końcu no, trzeba było podjąć ten krok do działania. I zacząłem szukać firmy, z którą mógłbym współpracować, znalazłem firmę.
po firmie zacząłem szukać w internecie lidera, który by tam działał. No i akurat spodobało mi się, jak działa Tomek, bo zobaczyłem jego wideo po prostu w krótkich spodenkach, siedzi sobie gościu i mówi, że ten biznes jest taki fajny, bo można robić go w domu i tak dalej. I ja tak patrzyłem na niego, mówię sobie, kurde, jak on może zarabiać tutaj 10 tysięcy, no to ja tym bardziej, no jak, nie? I po prostu napisałem do niego na Skype'ie, odezwałem się. On tam mnie trochę spławił, bo chyba święta były. Mu się nie chciało. Może on teraz opowie z jego perspektywy, jak to było, bo jest ciekawa historia. Tak, słuchajcie, to była taka sytuacja, że to było w okolicach świąt i po prostu Rafał do mnie napisał. Ja tak sobie pomyślałem, powiem wam szczerze, co sobie pomyślałem, jako że no, przynajmniej dwucyfrówkę jestem starszy od Rafała, no prawie. No to pomyślałem sobie, co mi tu będzie jakiś młody w święta czas zabierał, więc dałem Rafałowi bardzo ostre zadanie. Jeszcze dla ciekawości powiem, że byliśmy w firmie, w której starter kosztował ponad 2000 zł. No i ja chciałem tą rozmowę bardzo szybko zamknąć, więc zapytałem wprost Rafała, czy dysponuje gotówką na ponad 2000 zł, żeby zainwestować w biznes. No i Rafał mówi, no jeżeli trzeba i można zarabiać, to dlaczego nie? No to już, że tak powiem, zaciekawił mnie. Widać, że był przedsiębiorczy, skoro dysponuje, student 23-letni wtedy, dysponował 2000 zł, także był przedsiębiorczy. No i drugie zadanie mu dałem, mówię, Rafał, wiesz co, ale mam dla ciebie takiego hardkora, już chciałem się pozbyć, że tak powiem, Rafała i mówię, na jutro masz przygotować dla mnie 100 kontaktów. Słuchajcie, chciałem taką offline'ową metodą pojechać trochę. No i Rafał, okazało się, że nie tylko nie na jutro, tylko do chyba godziny, nie wiem, drugiej w nocy przygotował 130 kontaktów. Także wtedy polecieliśmy, słuchajcie, wtedy Rafał zarobił w ciągu 45 dni ponad 6000 zł od startu, gdy był studentem, nie znał MLM-u w ogóle i po prostu tak wygląda nasza historia. Także da się robić biznes przez internet, czego właśnie Rafał i Kamila są dowodami żywymi, że tak powiem. I zapraszam was do takiej metody działania. Jeszcze później ponagrywamy dla was trochę wywiadów, trochę różnych ciekawostek. Na razie przygotowujemy się do szkolenia, ponieważ czekamy na resztę tutaj uczestników. Cześć, witam was serdecznie, Tomek Damian z tej strony i Piotr Soiński. Słuchajcie, witamy was serdecznie podczas spotkania tutaj 7-minutowego treningu w Poznaniu, takiego drugiego meetingu liderów w Poznaniu regionalnego. Dlaczego usiadłem z Piotrkiem tutaj? Ponieważ chcę nagrać taki dowód społeczny na działanie naszego produktu. Piotrek jest pierwszą osobą, która w Polsce osiągnęła dwucyfrowy wynik. Piotrek, opowiedz coś o tym. No co dużo opowiadać. Na początku sceptycznie tyle podchodziłem do tego programu. Nie chciało mi się wierzyć, że 7 minut co drugi dzień właściwie może cokolwiek zmienić. No, stwierdziłem, słuchajcie, no jak można w sumie oceniać program, nie próbując go. 7 minut dziennie to nie jest dużo czasu, jakoś tam poświęciłem go trochę na eksperyment i byłem bardzo zaskoczony po pierwszych treningach nawet. No, wykonałem pierwszy trening, na drugi dzień miałem zakwasy, byłem trochę przerażony, jakim cudem to się stało. I kolejne treningi pokazały, że warto tym trenować, bo po pierwszym tygodniu chyba, nie wiem czy pamiętasz Tomek, jak to było, na blogu publikowałem, chyba 3 kilo nawet zrzuciłem w pierwszy tydzień. Potem, bo to był ten pierwszy szok, tak? Później kolejne kilogramy troszeczkę wolniej przychodziły, ale z drugiej strony zauważyłem, że mięśnie zaczynają się wzmacniać, odbudowuje to, co straciłem od czasu młodości. Tak to było. Tak to było, okej. Okay. Słuchajcie, generalnie dlaczego tutaj akurat mówię, rozmawiamy? Ponieważ wiele osób sceptycznie do tego podchodzi. Wiele osób nam chce, że tak powiem, z zegarkiem wyliczać te 7 minut. Opowiedz bliżej może, bo generalnie tak, ludzie patrząc często na nasz produkt myślą, że to jest jakiś hardcore, że trzeba, nie wiem, na siłownię koniecznie chodzić, tak? Ty tego nie robiłeś na siłowni, zresztą ja też na początku, jak zacząłem ćwiczyć, nie ćwiczyłem na siłowni. I generalnie powiedz, jak ty to wykonywałeś technicznie? No prawda jest taka, że nie każdego stać, jeżeli chodzi nawet nie o czas, ale o pieniądze bądź odwagę, żeby iść na tą siłownię. Większość osób boi się, że żeby iść na siłownię muszę być napakowanym od razu gościem, tak, żeby nie wyróżniać się w tłumie i muszę mieć kogoś, kto będzie mi pomagał, żeby zabezpieczać mnie przy konkretnych ćwiczeniach. Na początku moim zdaniem dużo lepiej zacząć od ćwiczeń w domu, czyli
Włączam sobie filmik i widzę, jak Joel bądź Chris wykonują pewne ćwiczenia przy użyciu podstawowych rzeczy, które posiadamy w domu. Na początku jest to książka. Gdy stajemy się silniejsi, to bierzemy sobie butelkę 1,5-litrową, czyli tu mamy 1,5 kilo, tak? Najprostsza możliwa metoda przygotowania ciężarów. A kiedy jesteśmy jeszcze silniejsi, a nie chcemy inwestować, bierzemy 5-litrową butelkę, tak? I w ten sposób, nie wychodząc z domu, oszczędzamy czas, pieniądze, a mimo to mamy takie same wyniki, jakbyśmy chodzili na siłownię. Znaczy takie same, wiadomo, no na siłowni troszeczkę intensywniej poćwiczymy, ale jeżeli nie chcemy poświęcać właśnie tych pieniędzy, czasu, ćwiczenia w domu są zupełnie wystarczające. Ćwiczenie na siłowni możemy potraktować jako ten właśnie kolejny krok, kiedy poczujemy, że te ćwiczenia w domu są niewystarczające. Tak jak było zresztą u ciebie, Tomek. No ja jeszcze póki co mogę w domu ćwiczyć. Wiesz, generalnie ja bym też może nie poszedł na siłownię, tylko gdzieś tam przypadkiem właśnie z Joelem i z Chrisem, czyli warto się uczyć od autorytetów w tej dziedzinie, ponieważ to są zawodowi sportowcy. Chris mistrz świata w taekwondo, a Joel szósty na świecie w kulturystyce, więc jak pojechaliśmy sobie na wycieczkę z właśnie naszymi liderami, to stwierdziliśmy, że chcemy tak samo ćwiczyć jak oni, ponieważ pokazali nam tą drogę. Dlatego tutaj ważne jest też na przykład przebywanie na takich eventach, pokazujemy ludziom drogę, jak to robić. I generalnie też ostatnio, jak byliśmy miesiąc temu niecały, byliśmy z ludźmi na siłowni i na przykład no, jest tu Jarek, który się zapisał na przykład na karnet na siłownię, tak? No i generalnie to są te przykłady, także pozytywne, chcemy to krzewić wśród ludzi. Natomiast jeszcze jakbym cię spytał, czy tobie się ciężko trenuje, na przykład ciężko systematyczność zachować, czy wiesz, jak to wygląda u ciebie z taką regularnością? Bo wiem, wiesz, u ciebie bardzo mi się spodobało, ty schudłeś 10 kilo praktycznie w 2 miesiące, ale to były najgorsze miesiące do schudnięcia, bo to był okres, gdzie były 3 długie weekendy, była Wielkanoc, tak. Był długi weekend majowy i później drugi długi weekend majowy. Jak ci się tą regularność zachowuje? Czy to jest łatwe, ciężkie? Co byś polecał w ogóle innym osobom, jeżeli chcą trenować w takim systemie? Znaczy powiem tak, faktycznie było ciężko, bardzo ciężko, ale ja podchodziłem z innej strony, że jeżeli bym nie ćwiczył, to bym przytył, jeszcze więcej, tak? A jeżeli ćwiczyłem, to tą wagę jakoś kontrolowałem. Wiadomo, w święta się nie oszczędzałem, no bo to jest piękna polska tradycja, tak? Napełnić brzuch do pełna, ale pamiętajmy o tym, że nie mogę przestać ćwiczyć, bo wtedy to się bardzo na mnie odbije. W święta chyba nawet tam wskoczyłem o 1 kg wyżej, ale się tym zupełnie nie przejmowałem, bo wiedziałem, że jak poćwiczę intensywniej, dołożę więcej ciężarów, to bez problemu to zrzucę. I dalej ćwiczyłem w domu. Kolejny plus ćwiczeń w domu jest to, że widzą nasze środowisko, czyli na przykład czy znajomi, z którymi mieszkamy, jak jesteśmy studentami, czy rodzina, widzą, że my ćwiczymy. Jak pewnego dnia nam się nie chce ćwiczyć, to nawet, tak jak w moim przypadku, moja dziewczyna mówi, słuchaj, nie ćwiczyłeś dzisiaj, tak? Mówiłeś, że chcesz być chudy, a nie ćwiczysz, siadaj do komputera i ćwicz, odpalaj filmiki. A z czasem było nawet tak, że ona zaczęła ze mną ćwiczyć. Bo stwierdziła, co będę patrzeć głupio, jak ty ćwiczysz, tak? Bez sensu, to poćwiczmy razem. I wykonywaliśmy razem te same ćwiczenia, po prostu różnymi obciążeniami, a w tych ćwiczeniach w domu nasze samo ciało jest największym obciążeniem, więc dostosowuje się ono idealnie do nas, tak? Mogliśmy razem spędzać miło czas, a jednocześnie stawaliśmy się coraz zdrowsi. Kolejnym pomysłem akurat moim, trochę zainspirowanym przez Rafała, było założenie bloga i wywołanie na sobie takiej presji, że publikuję zdjęcia, że odchudzam się, tak? Ćwiczę tym programem i co tydzień ludzie się do mnie odzywali. Słuchaj, jak tam, schudłeś coś? Czy ćwiczysz? I kiedy sobie pomyślałem, kiedy mi się chciało też ćwiczyć, że kurczę, znowu będą narzekać, że nie ćwiczę, tak? Że nie schudłem, muszę wziąć się do roboty, zacisnąć pasa i mimo lenistwa ruszać się do przodu. I to jest moim zdaniem dobra metoda. Wiadomo, nie wszyscy od razu publikujmy swoje zdjęcia w internecie, że zaczynam ćwiczyć, bo nie każdy jest na to na tyle odważny, ale dzielmy się tym ze znajomymi, z rodziną. Oni zawsze nam pomogą, zawsze są dla nas wsparcie, mimo że na początku może nam się to niemiłe wydawać. Dokładnie, no słuchaj, wiesz, bardzo fajnie, że inspirujesz tym ludzi, ponieważ tak naprawdę no, my inspirujemy ludzi do różnych zmian, tak? Ponieważ to jest po pierwsze, dajemy ludziom taki produkt, który
rozwiązuje ich problem właśnie z nadwagą chociażby, ale też z dbaniem o sylwetkę i zdrowiem, bo polepsza się nasze zdrowie dzięki temu, to potwierdzają różne liczne badania. Natomiast no też to jest biznes przy okazji i możemy na tym zarabiać fajne pieniądze. Jest duże zapotrzebowanie, jak widać na naszym spotkaniu chociażby dzisiaj. No i tak to róbmy dalej, tak? Powiedz mi, jaki jest twój cel na następne 3 miesiące, jeżeli chodzi o efekty treningowe, jak to widzisz u siebie? No, na blogu opublikowałem, że chcę do września zrzucić do 100 kg. Nie wiem, czy to się uda, ale to, że nie idzie, powiedzmy, to zrzucanie kilogramów, nie znaczy, że ponoszę porażkę. Ćwiczę cały czas, moja masa mięśniowa rośnie, kilogramy staną w miejscu, bo około tych 120 kg cały czas ważę i plan mam taki, żeby do tego września zrzucić jak najwięcej. Chciałbym, żeby to było 100 kg, ale jak będzie 110, też nie będziemy płakać, tak? Cały czas jest progres do przodu. Jeżeli czujemy, że nie osiągamy jakiegoś dużego wyniku, to spójrzmy po prostu za siebie. W którym miejscu bym był, gdybym nie robił tego, co robię, tak? Gdybym się jakiś czas temu nie wziął za ćwiczenia, ważyłbym teraz może 135 kg, a nie 120. I w ten sposób podchodzimy do tego, co robimy, czy do biznesu, czy do życia. Oglądajmy się od czasu do czasu za siebie i zastanówmy się, czy to ma sens. Jeżeli nie widzimy różnicy, to może czasem warto zastanowić się nad zmianą. Ale nie tego, co robimy, tylko sposobu. Dokładnie. Słuchajcie, tym właśnie akcentem zachęcamy Was do Waszej zmiany, do Waszej przemiany, czy to właśnie w strefie biznesowej, czy to w strefie produktowej. A my idziemy teraz co? Pojeść obiadek jakiś, ale dietetyczny na pewno. Wszystkiego dobrego Wam życzymy i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Marketing poszedł tak do przodu, że niestety reklamy, takie jak billboardy, czy jakieś reklamy wyskakujące często nam na pulpicie i tak dalej, przestały działać, przestały skutkować, ale zauważono, że najlepszą reklamą jest polecenie znajomych osób, tak? No i stwierdzono, no jeśli to jest dobre, no to dlaczego na tym nie zacząć zarabiać, tak? No i takie marki jak na przykład mBank postanowiły zapłacić swoim klientom za przyprowadzenie kolejnych klientów. I na przykład mBank, jeśli mielibyście konto w mBanku i polecicie swoją znajomemu, bo powiecie, że tam jest tanio, że tam przelewy internetowe są za darmo, że są płatomaty i tak dalej, to mBank zapłaci Wam 50 zł za każdego poleconego klienta. Podzieli się swoją prowizją z Wami, bo nie musieli wydawać na reklamy, prawda? Tak samo Alior Bank, iTunes, Homepel, Złote Myśli i tak dalej. Jest wiele, coraz więcej takich po prostu programów, które w ten sposób pozwalają zarabiać swoim klientom. Jak to się dzieje? Dzieje się to w ten sposób, że w tradycyjnym takim marketingu, w takim tradycyjnym biznesie, wygląda to w ten sposób, że mamy producenta. Nie wiem, czy zdaje sobie ktoś z Was sprawę, ile kosztuje wyprodukowanie butów Nike. Strzelajcie. 10 zł. Ze mną jest Marcin Otkałas. Słuchajcie, jesteśmy już po szkoleniu 7-minutowego treningu w Poznaniu. Marcin, jak Ci się podobało szkolenie, powiedz? Co wyniosłeś najbardziej z tego? Wiesz, to moje szkolenie mi się podobało naprawdę ekstra. Było po prostu świetne, bo było świetne pod kątem merytorycznym. Ty dałeś świetne szkolenie właśnie z obsługi tego panelu 7-minutowego treningu. Marcin dał bardzo świetne szkolenie z marketingu sieciowego, prawda? Z tego, w jaki sposób pozyskiwać właśnie partnerów do biznesu. Bardzo podobała mi się prezentacja Rafała Osuńskiego, ogólnie prezentacja biznesu, prawda? Którą ja będę chciał właśnie wykorzystać. No i ogólnie, tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że na takich spotkaniach rodzą się liderzy, prawda? Także mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk dla mnie, prawda? Dokładnie, no bardzo się cieszę, że przyjechałeś, bo przyjechałeś 500 kilometrów, to pokazuje też wytrwałość, no chyba jesteś osobą, która najdalej przyjechała tutaj dzisiaj, no i na pewno ja Ci życzę sukcesu i myślę, że jeżeli będziesz tak dążył do tego, no to na pewno będziesz ten sukces miał. Jest tu wrzawa, bo jest dużo osób jeszcze dzisiaj i myślę, że tego typu spotkania trzeba robić częściej. Powiedz, co byś polecił osobom, które dzisiaj tu nie były, czy warto przyjechać, jak
to jaka jest twoja opinia? Wiesz co, powiem ci tak, te osoby, które dzisiaj nie przyjechały, muszę sobie zadać takie pytanie, czy one poważnie myślą po prostu o tym biznesie, nie? Bo tak naprawdę ja myślę poważnie o tym biznesie i dlatego tutaj jestem, po to, żeby porozmawiać face to face z tobą na przykład, prawda? O pewnych sprawach, o tym, w jaki sposób wykorzystać pewne techniki. A co mogę powiedzieć tym osobom? No, jak mówię, jeżeli poważnie myślę o tym biznesie, o zarabianiu pieniędzy właśnie w internecie, jeżeli poważnie myślę o współpracy z 7-minutowym treningiem, powinni właśnie przyjeżdżać na tego typu szkolenia. To jest tylko jeden dzień. Ja przyjechałem z Lublina, spałem w sumie tylko 2 godziny, wyjechałem o 22.30, byłem tutaj o 8.30, teraz będę wracał do 12 godzin, więc naprawdę nie ma żadnych barier, prawda? Jeżeli ktoś chce, to potrafi. Dokładnie, no gratuluję ci, wiesz, widzimy się w Warszawie, bardzo fajna sprawa, dobra historia do inspiracji innych osób. Ja myślę, że zyskujesz dzięki temu, że ty przyjechałeś, bo już myślę, że zauważyłeś to po ostatnim razie, jak byłeś też w Poznaniu, też kawał drogi z siostrą przyjechaliście wtedy. I myślę, że zyskałeś na pewno na tym spotkaniu, chociażby tym, nie ile wyniosłeś ze spotkania, tylko jakie wsparcie dostałeś po spotkaniu, bo taka jest prawda. Dokładnie, właśnie tutaj chciałbym wspomnieć o innej rzeczy, właśnie. Po tym spotkaniu poprzednim właśnie w Poznaniu, na które też właśnie w którym brałem udział, Tomek mnie zaprosił do takiej grupy, z którą pracuję już od dwóch tygodni. To jest taki cykl szkoleń, które odbywają się codziennie na hangoucie, także dosłownie na żywo daje nam szkolenie właśnie z narzędzi marketingowych. Nawet powiem wam jedno, raz nawet wziął telefon do ręki i zadzwonił do potencjalnego partnera, no i go zarekrutował. Naprawdę dla mnie to było mega, mega świetne doświadczenie i naprawdę no, dzięki temu, że właśnie byłem 2 tygodnie temu, pokazałem jakąś swoją aktywność, no Tomek też wyciągnął do mnie rękę, prawda? I w tym momencie, no można powiedzieć, że dostałem takiego energetycznego kopa, prawda? Do pracy właśnie tutaj w grupie marketerów. Dokładnie, słuchajcie, liderzy rodzą się na eventach. Marcin zyskał dzięki temu, że był na evencie, więc ty, jeżeli oglądasz nas teraz, to musisz być na kolejnym evencie, bo być może wyciągnę rękę do ciebie, ale na pewno pewność jest taka, że osoby, które są na eventach, są bardziej wspierane przez wszystkich liderów, to jest 100% pewności, dlatego następnym razem musisz tu być z nami. Także pozdrawiamy cię serdecznie, dziękuję ci Marcin, ja idę do następnej osoby. A Marcin lewą ręką, ponieważ ma kontuzję, także do zobaczenia na następnym filmie. Trzymajcie się. Witam serdecznie, kolejny wywiad tym razem z Iwoną z Wrocławia. Iwona, ile kilometrów dzisiaj tutaj przyjechałaś? No chyba około 180, jeśli dobrze wiem. Nie wiem, jaka jest odległość, ale tak, mniej niż 200. W każdym razie ile godzin spędziłaś tutaj jadąc? Ja jestem tutaj od wczoraj, już nie mogłam się doczekać spotkania z wami, więc już nocowałam w Poznaniu. Aha, no to świetnie. To świetnie, w takim razie wiesz, chcę zapytać ciebie, jakie wnioski po tym szkoleniu, jakie wnioski wyciągnęłaś, czy pierwszy raz jesteś na tego typu szkoleniu? Nie jestem pierwszy raz na tego typu szkoleniach, jestem już na kolejnym, zresztą bardzo aktywnie uczestniczę na szkoleniach, które są szkoleniami przez internet, na webinarach. Byłam w kwietniu, 20 kwietnia na Akademii w Warszawie, gdzie spotkałam właśnie osobiście i Chrisa, i Joela, i wszystkich liderów, Jacka Dudzi. Także to było świetne przeżycie. Nie jestem pierwszy raz, ale spotkanie było super, niezwykle motywujące, niezwykle inspirujące. Dowiedziałam się kolejnych nowych rzeczy, czyli każde takie spotkanie jest okazją do tego, żeby właśnie posłuchać tych ludzi, którzy mają już doświadczenie, którzy dzielą się z nami tym doświadczeniem. Zawsze wyniesiemy z tego coś nowego dla siebie. Co byś w 3 słowach, tak króciutko, bo mamy kilka osób jeszcze, co byś poleciła następnym osobom tutaj? Czy warto było tu przyjechać, czy warto, żeby przyjechały do Warszawy 7 września na wydarzenie, gdzie będą właściciele firmy, bo ponieważ byłaś już na takim wydarzeniu i masz doświadczenie w tym, czy warto przyjeżdżać na takie wydarzenia, powiedz? Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli jesteście osoby, które mnie słuchają w tej chwili, jeżeli jesteście osobami, które poszukują czegoś w swoim życiu, jeżeli chcecie jakichś zmian, jeżeli coś was uwiera, jeżeli coś wam nie pasuje, no obojętnie co, czy właśnie niezapłacone rachunki, czy towarzystwo, czy może środowisko,
środowisko, w którym się obracacie, jeżeli chcecie poznać nowe metody poznania nowych ludzi, jeżeli chcecie pozyskać czy usłyszeć o metodach, które dają wam szansę dorobienia paru groszy, czy też zbicia fortuny, wszystko jedno, po prostu musicie być na takich spotkaniach. Bardzo serdecznie was zapraszam. Zapraszamy was serdecznie, pozdrawiamy i do usłyszenia w następnym wideo. Dziękuję. Zaprosiłem Mirka, ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie jak gdyby na żywo. Wiele osób twierdzi, że przez internet nie da się robić biznesu, natomiast my chcemy zachęcić was do tego, żebyście przyjrzeli się tego typu biznesowi, ponieważ tak naprawdę tutaj dzisiaj było około 50 osób i większość z nich poznało się przez internet, ale w tej chwili fajne znajomości zacieśniliśmy. Zresztą my z Irkiem mieliśmy wiele kontaktów, jak zauważysz, przez internet. Jednak wydaje mi się, jakbyśmy się znali trochę dłużej niż jeden dzień, tak jak dzisiaj, ponieważ trochę już ze sobą rozmawialiśmy dużo, dużo wcześniej, tak? Co sądzisz o tym? No, znamy się już ładnych parę miesięcy, maile gdzieś tam dostawałem. W pewnym momencie spotkaliśmy się gdzieś na Skype'ie, no a w tej chwili dojrzała sytuacja do tego, żeby dalej spotkać się na takim żywym, bo jednak żywy człowiek to jest właśnie to, o czym mówił dzisiaj Marcin, tak? Czyli komunikacja, spotkanie na żywo, czyli relacje. Człowiek jest najważniejszy w biznesie, nie produkt, a człowiek. Zgadza się. Człowiek jest najważniejszy w biznesie i po prostu sam mi powiedziałeś to wczoraj, czy wczoraj albo dzisiaj przez telefon, że specjalnie przyjechałeś, żeby się poznać na żywo. Bardzo się cieszę, że to zrobiłeś. To też pokazuje twoją determinację, bo nie miałeś blisko w sumie do Poznania, też parę godzin jazdy masz. No, jakieś 4 godzinki jazdy, ale myślę, że warto było, dlatego że poznałem tu ciekawych ludzi. Myślę, że troszeczkę rozjaśniło się też w głowie jednak mimo wszystko na żywo, bo nie zawsze gdzieś tam jest czas, żeby na webinarze jakieś pytanie, które ma gdzieś tam jest, boimy się czasami go zadać. Tutaj natomiast można się otworzyć, ponieważ ludzie są mili, sympatyczni i służą wszelkim wsparciem i pomocą. Ty też już, słuchaj, powiedz, bo robisz już, można powiedzieć, trochę biznesu przez internet, może to nie jest jeszcze dużo, ale już trochę zaczynasz robić, masz strony swoje i tak dalej. Powiedz, czy to, że przebywasz tutaj z osobami, które mają doświadczenie, dla ciebie stanowi wsparcie? No na pewno tak, bo ja nie mam dużego doświadczenia, jeśli chodzi o strony internetowe, nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o jakieś właśnie pozyskiwanie klientów online i tutaj no, uczę się jak gdyby, jestem w tej chwili w Dominatorze. No i stamtąd chcę korzystać po prostu, żeby dalej się rozwijać, a jednocześnie poprzez właśnie Dominatora chociażby rozwijać biznes, tak, potraktować swoją pracę, robię to, co lubię, tak, czyli zajmuję się pracą edukacyjną, natomiast no tutaj chcę jak gdyby też, nie ukrywam, zarabiać jakieś tam pieniądze pasywne, żeby dojść do jakiejś wolności finansowej, tak? Dokładnie, mówimy tutaj o pieniądzach. Powiedz, co jest twoim głównym powodem, że tu jesteś dzisiaj? Pieniądze, ludzie, różne rzeczy, wiesz, każdy ma swój jakby tak zwany ten gwóźdź, tak? Co jest twoim gwoździem, powiedz? To znaczy, no na pewno spotkania na żywo mnie bardziej jak gdyby rajcują niż powiedzmy spotkanie w internecie, bo tam no, jest to anonimowe, tak? Tu natomiast są ludzie na żywo, no ale nie ukrywam, że chciałbym zarabiać pieniądze tak samo, tak? Bo każdy chyba do tego dąży, bo nie ukrywajmy, spotykamy się tu między innymi w celach po to, żeby zarabiać te pieniądze, tak? Natomiast jeśli zrobimy to w sposób etyczny, fajny i jeszcze do tego taki, że pozyskamy nowych kolegów, przyjaciół, nie wiem, być może, bo zawiązują się różnego rodzaju relacje, no to będzie, myślę, połączenie tego wszystkiego, tak? Czyli połączenie tego, że robi się coś, co się lubi, robi się to z pasją, a jednocześnie poznaje się fajnych, wspaniałych ludzi, od których można też się wiele nauczyć. No i powiedz właśnie, jeżeli chodzi o ludzi, jak wnioski po dzisiejszym spotkaniu? Czy rzeczywiście nasza ekipa może być ekipą, do której warto się przyłączyć, czy po tym dniu całym spędzonym z nami twierdzisz inaczej? Ja myślę, że nasza współpraca na tym się nie zakończy, a tylko będzie się rozwijać, bo rozpoczęliśmy już tą współpracę i myślę, że teraz to jest tylko kwestia tego, żeby dalej to pchnąć do przodu, no i dalej do zobaczenia w Warszawie. Dokładnie, Irek, czyli podsumowując rozmowę, będziesz przyjeżdżał na nasze spotkania, nie będziesz, jak to wygląda? No, będę przyjeżdżał, ale zapraszam bliżej środka Polski. Dokładnie, słuchajcie, następne spotkanie już we wrześniu w Warszawie, także zapraszamy was serdecznie, bliżej Irka. Dzięki, Irek, i do zobaczenia w Warszawie. Dziękuję.
Ze mną jest Kamila z Wrocławia. Kamila, słuchaj, ponieważ wiem, że wcześniej robiłaś inny typ biznesu marketingu sieciowego niż do tej pory. Tutaj mamy do czynienia z biznesem internetowym, jednak dzisiaj się widzimy na żywo. Powiedz, jak ci się podobało spotkanie dzisiaj? No, spotkanie bardzo mi się podobało. Szczerze powiedziawszy, mega dużo wiedzy wyniosłam i no, najważniejsze, żeby tą wiedzę od razu wprowadzić w życie, tak? Czyli od razu działanie. I będą wtedy efekty. Dokładnie. No, dobrze powiedziałeś. Moim zdaniem też z każdego szkolenia powinniśmy wynosić właśnie wiedzę, którą zastosujemy, bo nawet jeżeli będziemy mieli 100 jakichś fajnych porad, a nie zastosujemy ani jednej, to nic, na nic nam się to nie przyda. Natomiast jeżeli chociaż jedną wykorzystamy, to będzie super. Powiedz, bo przyjechałaś tu kilka godzin, powiedz, czy warto na takie spotkania przyjeżdżać? Bo wiesz, no, byłaś wcześniej też w biznesie tradycyjnym, można powiedzieć offline'owym, marketingu sieciowego. Czy warto tego typu biznes prowadzić właśnie jak spotkania na żywo, ale też poprzez poznanie się przez internet? No ja ogólnie mogę powiedzieć, że jestem dzieckiem Facebooka i w ogóle dzieckiem internetu i wiele kontaktów, o wiele wcześniej nie biznesowych, zawiązałam przez internet i z tymi ludźmi do dziś utrzymuję kontakt i powstały z tego nawet przyjaźnie, więc jak najbardziej uważam, że skoro ludzie mogą się nawet poznać na portalach randkowych i mam full przykładów takich wśród moich znajomych, gdzie szczęśliwie żyją i można tam nawet miłość znaleźć, to dlaczego nie można tam zrobić biznesu? O widzisz, a to jest taki gwóźdź, ponieważ wiele osób mówi, że nie da się robić biznesu właśnie przez internet, ale to są, myślę, osoby, które nie mają dokładnego pojęcia tak naprawdę, co my robimy, bo zobacz, wiele ludzi myśli, że my się zamykamy w domach, tak jak mówię, firanki zasłaniamy, ja to dzisiaj mówiłem o tym na szkoleniu, że zasłaniamy firanki, że po prostu się chowamy przed ludźmi i że nie wychodzimy. Tak pewnie też niektórzy robią, natomiast no, my już jesteśmy na takim stadium, że raczej te osoby, które poznajemy przez internet, zresztą mam wielu przyjaciół, którzy dzisiaj tu są, poznani przez internet, konwertujemy i później po prostu działamy z nimi na żywo, przyjaźnimy się, także ja tak to widzę. Ty też powiedziałeś, że jesteś dzieckiem Facebooka i potwierdzasz to, co mówię, że można się jednak poznać przez internet i działać na żywo razem później. Wiadomo, że początek, tak, ta iskierka idzie tam, a potem wiadomo, to nie jest tak, że tylko się zamykamy w tym internecie i potem już się nie spotykamy i w ogóle nie ma takiej relacji na żywo, tak? I to spotkanie jest potwierdzeniem, że poznaliśmy się w internecie, a spotykamy się także na żywo i działamy na żywo, więc w realu. Dokładnie, słuchaj, właśnie dzisiaj dzięki temu, że przyjechałaś tutaj, poznałaś inne osoby też z Wrocławia, między innymi. Dokładnie. Będziecie pewnie współpracować razem. Jak najbardziej tak. Już pierwsze, myślę, w drodze będą jakieś ustalenia i cele, także. Dokładnie, słuchajcie, dlatego musicie przyjeżdżać na tego typu spotkania, jak jest dzisiaj. Jak widzicie, mamy osoby młodsze, starsze, kobiety, mężczyzn, także różne osoby są. I zapraszamy Was na spotkanie w Warszawie. Powiedz, czy Ty w związku z tym, że dzisiaj tu jesteś, wyniosłaś jakieś tam korzyści dla siebie, czy będziesz jeździć na takie spotkania i co polecasz innym osobom, które nie były? No pierwsze co, mniej myśleć, mniej się zastanawiać, tylko więcej działać. Jechać, przekonać się, zobaczyć, bo samo opowiadanie i samo tam gdybanie i domyślanie się to za mało. Przyjedźcie, zobaczcie, wtedy podejmiecie decyzję. Myślę, że tak najlepiej, także jak najbardziej takie eventy polecam. Czy nasz styl pracy Ci się podoba? Ponieważ mamy dosyć specyficzny styl pracy, pewnie zauważyłaś, trochę żartów jest dosyć dużo, jest dosyć luźna atmosfera, nie mamy tutaj jakichś stresów, nie chodzi w krawatach, pod marynarkami i tak dalej, po prostu raczej jesteśmy nastawieni na to, żeby fajnie sobie żyć, styl życia taki pokazać też innym osobom. To propagujemy. Czy Tobie bardziej to odpowiada, czy bardziej byś wolała taki styl garniturowy i wiesz, nie wiem, tego typu właśnie sytuacje? Szczerze, jeśli o mnie chodzi, to myślę, że najważniejsza jest postawa ludzi. Nawet jeżeli by ktoś wyszedł w garniaku, na przykład pod krawatem, ale widziałabym, że jest to osobą taką otwartą, osobą, która gdzieś tam zażartuje i w ogóle to taka osoba bardziej do mnie przemawia niż tak jakieś wyuczone regułki na przykład, tak? I jakieś takie podejście do mnie jak do, nie wiem, osoby każdej takiej po prostu, że mówię utarte regułki i no nie wiem, takie podejście na luzie myślę, że bardziej przekonuje też zwykłe takie osoby. I dzisiaj były utarte regułki, czy bardziej jednak fajne na takie spontaniczne wypowiedzi? Myślę, że tak bardziej życiowo było dzisiaj, tak? Bardziej na zasadzie doświadczeń niż na zasadzie jakiejś teorii, tak?
Okej, okay, super. Dziękujemy wam bardzo. Widzimy się w Warszawie już we wrześniu, także dziękuję tobie za wywiad i do usłyszenia w Warszawie. Trzymajcie się. Cześć, słuchajcie, obok mnie są rekiny biznesu. Tak, oczywiście. Wypnijcie pierś, że tak powiem. Rekiny biznesu, kijanki biznesu. Słuchajcie, ja mam dobrze, słuchajcie, zobaczcie, jakie mam towarzystwo. Dlatego żałujcie, że was nie ma na eventach. Sandra, powiedz, co według ciebie dzisiaj było najciekawsze na tym evencie? Czy polecisz ten event innym osobom? Oczywiście, że polecam ten event i wszystkie takie podobne eventy offline każdemu polecam. Dlaczego? Dlatego, że prowadzimy biznes online, tak? I wszyscy myślą, siedzimy przy laptopie, przy komputerze, w czterech ścianach, jesteśmy sami. Jak siedzimy w czterech ścianach, to nie jest żadna motywacja, tak? A tutaj jesteśmy w grupie, spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy, są super wykłady, jest na żywo, jest ten kontakt. Wtedy to jest naprawdę full power i motywacja. I właśnie to jest siła takich eventów offline. Okej, okay, ale powiedz, czy to jest biznes internetowy dalej? No jak najbardziej chyba. Oczywiście. No właśnie, wiele osób tego nie potrafi zrozumieć, że my prowadzimy biznes internetowy i teraz to, co robimy na tej sali, to też jest dalej biznes internetowy. Już to wcześniej właśnie mówiliśmy, że osoby myślą, że jesteśmy zamknięci w czterech ścianach i po prostu tylko to się dzieje. Powiedzcie, jak wam w ogóle się podoba atmosfera dzisiaj, czy tutaj, nie wiem, powinniśmy przychodzić w garniturach, nie wiem, jakoś tak na sztywno, czy właśnie podejście takie życiowe, jak dzisiaj było? Nie, powinno być jak najbardziej takie życiowe podejście, jak dzisiaj. Wszyscy jesteśmy tacy sami, czujemy się równi i najfajniejsze jest to, że jak przychodzimy tutaj, to są liderzy i nie wytykają nam błędów. Nie robisz tego, tego, tego. Po prostu przekazują nam cenną wiedzę i sami na tej podstawie wyciągamy sobie wnioski, co musimy jeszcze poprawić i dają nam swoje wsparcie. To jest najważniejsze i to jest najfajniejsze. Monika, powiedz w takim razie, czy według ciebie ta wiedza, która tu była, to była teoria czy praktyka bardziej? Myślę, że jak najbardziej praktyka. To była jak najbardziej praktyka. Dzisiaj mogłam dowiedzieć się wszystkiego właściwie, na temat, czego jeszcze nie wiedziałam na temat panelu naszego biznesu. Super, naprawdę. I co jeszcze? No na pewno jest tak, że możemy uczyć się od najlepszych i dlatego zachęcam wszystkich, żeby brali udział w takich eventach. Tym bardziej, że można poznać też innych ludzi, wymieniać się swoimi doświadczeniami i wzajemnie się od siebie uczyć. Słuchajcie, czy to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, stanowiło dla was trudność? Czy miałyście 500 metrów tutaj, żeby przyjechać? Oj nie, 500 metrów to nie, dużo więcej, 150 kilometrów chyba z Zielonej Góry do Poznania. Tak, to była trudność pieniężna troszeczkę, bo paliwo, ale też trudność czasowa, tak, tak, no trzeba było o 6 wstać. Czyli czy... To też jest jakieś wyrzeczenie. Dokładnie, wiem co masz na myśli. Czy to jest wyjście ze strefy komfortu? Jak najbardziej to jest wyjście ze strefy komfortu, ponieważ dzisiaj jest sobota, można było sobie zostać w łóżeczku do 10 poleżeć, ale nie, wstałyśmy rano, nasz lider pomógł nam wstać, wstałyśmy o 6, zrobiłyśmy ćwiczenia Harwa wszyscy razem i później zapakowaliśmy się, postanowiliśmy tu przyjechać i mogę powiedzieć ze swojej strony, że nie żałuję, że mam mega powera jak zawsze po takich eventach, motywacje jest super. Czyli co, podsumowując po prostu, czy warto przebywać na takich eventach? Warto na maksa, tym bardziej, że jest taka atmosfera, że jak mówiłeś, my tutaj nie przychodzimy w garniturach, nie ma tak, że ktoś wytyka jakieś błędy, nie ma żadnych sztywności, po prostu jest wszystko na luzie, fajnie, jest motywacja. Czyli co, widzimy się standardowo w Warszawie we wrześniu w takim samym komplecie. Znaczy ja myślę, że podsumowując, bo pytałem już, czy warto było dzisiaj? Jak najbardziej warto. I jak najbardziej będzie warto ruszyć tyłeczek na następne eventy. Tak jest. Słuchajcie, liderzy rodzą się na eventach. Dziewczyny tu już podjęły wyzwanie walki, nie powiem wręcz, ale na pewno walki z marketingiem. Także słuchajcie dziewczyny, życzę wam sukcesów i widzimy się na kolejnych eventach, tak? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.